Bardzo proszę. Wystawa jest sensacyjna, bo warto powiedzieć, że rzadko to robię, ale warto oglądać obrazy też patrząc, kiedy one powstały, bo to pokazuje kontekst, jakim były tworzone, a sala, w której jesteśmy, pierwsza z, to są większości dzieła z końca lat 40., początku lat 50., gdzie w sztuce polskiej dominował socrealizm. Naprawdę to są nieliczne postaci, które próbowały kontynuować tradycje awangardowe. Ta choroba socrealizmu właśnie trwała do 1956 roku i później nastąpiła eksplozja. Tu mamy rzeczy pokazujące, że Dawski myślał nowocześnie o sztuce. Myślę, że miał też trochę więcej kontaktu, bo trzeba powiedzieć, że to w jego pracowni on gościł Pawła Picassa czy Hermana Leżera. Był osobą skrytą, w związku z czym a ten jego życiorys jest taki potrójny, powiedzmy. Z jednej strony rektora, pedagoga, osoby oficjalnej, z drugiej strony artysty, który robił to w zupełnie innym stylu, powiedzmy nowoczesnym. Dlatego myślę, że to wartość tej wystawy polega też na tym, że pokazujemy pewną tajemnicę. Ile jest obrazów i do kiedy będziemy mogli oglądać? 35 obrazów, 20 grafik do 17 czerwca. Dziękuję bardzo.